sześciokącie. Lekcja matematyki w trzecim ELO. Zadania pobudzają wyobraźnię, zmuszają do myślenia, a nad rozwiązaniem każdego z przykładów pracuje cała klasa. Poskracajcie to proszę, jak się da. Matematyka to królowa nauk, więc nawet jeśli ktoś nie do końca za nią przepada, to powinien ją poznać. Za dobry z matematyki sam nie jestem, ale staram się uczyć, przykładać do tego jak najlepiej i wydaje mi się, że jeśli teraz się do tego przyłożę, to w przyszłości będzie mi łatwiej po prostu z matematyką. Matematyka przeżywa boom. Rynek pracy potrzebuje umysłów ścisłych. W dużych zakładach pracy potrzebni są wykwalifikowani specjaliści. Ci, którzy chcą wykonywać zawody techniczne, zawody ekonomiczne, zawody nawet z zakresu administracji i prawa, powinni znać matematykę. Dlatego szkoły techniczne stawiają ogromny nacisk na solidne przygotowanie młodzieży do egzaminu dojrzałości z matematyki. To jest szkoła techniczna i mimo wszystko większość uczniów jednak nastawia się na studia techniczne, tak? Maturę muszą zdać. Także no niestety musimy od nich wymagać dużo. O tym, że matematyka jest dla młodych ludzi coraz ważniejsza, świadczy frekwencja podczas inauguracji 5. Kongresu Młodych Matematyków. W świecie matematyki to niezwykłe wydarzenie. Wybitni specjaliści i pasjonaci królowej nauk spotykali się do tej pory w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Pora na Zieloną Górę. Ja zakładam, że tutaj ta młodzież to jest wybrana. To są pasjonaci matematyki, którzy mają po raz pierwszy w życiu okazję wziąć udział w konferencji. I stąd obecność dziekanów, która no tu uświetnia tą uroczystość, powoduje, że dla tej młodzieży jest to moim zdaniem przeżycie, które będą pamiętać całe życie. Kongres to nie tylko wykłady, to również spotkania z ciekawymi ludźmi i konkursy. To również ważny kontakt z poważnym światem nauki. Od 2 lat w Polsce ilość wydawanych i kupowanych książek dotyczących matematyki jest nieprawdopodobnie duża. Prawie to sięga wydawnictwom, książkom tak zwanym kobiecym. 5. Kongres Młodych Matematyków Polskich odbywa się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta Rzeczpospolitej Anny Komorowskiej.